Na planie zawsze najdłuższe jest czekanie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, żeby przygotować się do jednej sceny, cała ekipa, która jest odpowiedzialna, oświetleniowiec, dźwiękowiec, scenograf, muszą ustawić daną scenę, tak? Muszą ustawić światło, reżyser musi z operatorem przegadać, jak ta scena ma być nagrana i wtedy aktor czeka. Aktor czeka, aż dopiero zostanie poproszony na plan. Jeśli chodzi o czekanie też, to nie tylko dlatego, że ekipa ustawia daną scenę, ale bardzo często jesteśmy my, aktorzy, umawiani wcześniej, na przykład godzinę wcześniej, czy dwie godziny wcześniej. No bo tak się gdzieś to już utarło w tej branży filmowej, że lepiej, żeby aktor czekał na swoją scenę, niż później cała ekipa ma czekać na aktora, aż zjawi się na planie. Jeśli chodzi o filmy, gdzie aktorzy są przygotowywani, czyli są w garderobie, mają make-up, mają fryzurę, no to wiadomo, oni są też umawiani dużo, dużo wcześniej, aby charakteryzacja wyrobiła się na daną godzinę, kiedy scena ma się zacząć, tak? Ale jeśli chodzi o paradokumenty, w których my, aktorzy niezawodowi, sami się przygotowujemy, czyli musimy mieć swoje ubrania, musimy mieć swój make-up, swoją fryzurę, to co już mówiłam wcześniej, no to po prostu przyjeżdżamy na plan już przygotowani. I wtedy tylko się przebieramy ewentualnie w dane ciuchy, w jakich mamy grać. No i czekamy, czekamy na swoją kolej, tak? Też są właśnie różni epizodyści w tych paradokumentach czy w filmach, którzy też są wcześniej umawiani. No i no powiem Wam tak szczerze, no najdłuższe na planie to jest czekanie. I co wtedy robić? Niektórzy się na przykład wkurzają, że a już umówili mnie powiedzmy na godzinę 9, a dopiero scena jest od 10. Kochani, no tego nie przeskoczymy. Najlepiej wziąć sobie coś, co Wam pozwoli przyjemnie spędzić ten czas. Ja na przykład biorę książkę, czytam sobie książkę i czekam spokojnie. Do nikogo nie mam pretensji. Wiem, że na przykład moja scena miała się zacząć powiedzmy o 12, a jest na przykład poślizg, bo było dużo dubli w poprzednich scenach, jak ktoś grał. No i jest poślizg. Albo no nieraz są naprawdę różne sytuacje, niezależne od produkcji, niezależne od ekipy, że jednak no gdzieś ten czas się wydłuża. Także moi drodzy, uzbroić się w cierpliwość, wziąć sobie, no nie wiem, nawet komputer. Kiedyś grałam z takim facetem, który też grał mojego męża i on po prostu pracował na planie, bo to był jakiś, no nie wiem, miał jakąś swoją firmę i on w tych wolnych chwilach między scenami otwierał komputer i pracował. Także nie denerwować się, tylko sobie znaleźć jakiś przyjemny czas dla siebie i spędzić ten czas, no samym ze sobą nawet. Czasami naprawdę brakuje nam takiego czasu dla siebie, a wtedy można sobie fajnie to wykorzystać. No to co? Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Już mam dużo pomysłów, co jeszcze będę dalej mówić, a jeszcze chciałam powiedzieć, że już niebawem ruszam odcinki, w których będę miała swoich gości, także bądźcie czujni.